Jedwisz gry i to jest ten frajer, który zazwyczaj kupił podstawkę do RPGa, bo gracze nie chcieli kupić. To jest ten gościu, który siedzi wieczorem i wymyśla przygodę, oni kleją piwo w knapie, on siedzi w domu i wymyśla przygodę. To jest ten kolor, który odsłuchuje, są traki z filmów, jak ogląda film, to tam mówi, o fajna muzyczka, muszę coś to... Nie dobrze. No dobrze. Miszby to jest ten facet, który się mega, mega napracuje, tak jest, i przygotuje, że potem tych czterech jego kumpli przyszło na set, tu jest śmiało i szef czepu. Okej. Czterech gości przyszło i się fajnie bawił, tak jest? I jakkolwiek ty się napracujesz, znajdziesz fajny soundtrack, jakkolwiek się napracujesz, wymyślisz fajną przygodę, to fundamentalne jest to, żebyś ty wiedział w ogóle, czego ci gracze od ciebie oczekują, tak jest? Bo ty... Może być tak, że jesteś miłośnikiem historii i być może uwielbiasz przygody z jakimiś tam sugestiami historycznymi, jakimiś tam zaplotkami, a twoi goście chcą po prostu mutantów rozwalać, tak? I ty się, chłopie, napracujesz, przygotujesz, zrobisz handouty, zrobisz research, oni przyjdą i proszę Genkisa zaciukają, bo to przyszli ciukać, tak? Więc pierwsze to jest, i o czym mówimy w tym podręczniku, jest o tym, żebyście się w ogóle chłopcy dogadali, tak? Chłopcy i dziewczynki, czyli dziewczyny też czekają. Co oczekujemy? Jest taki bardzo prosty, w tej książce jest masa trików, lecimy, tak? Wszyscy wiemy, tak? Lecimy takiego briefa robimy, tak? Bo nie jestem w stanie odpowiedzieć w ciągu ujrzeć wszystkim. Jest taki bardzo fajny, prosty trik, opisany przez Johna Wicka w Just 7C, którego polega na tym, że zanim w ogóle zaczniecie kampanię, czy zanim się w ogóle właśnie cała zabawa w nową serię przygód, dajecie graczom tabelkę, zależy jaki to jest system, ta tabelka wygląda inaczej, ale na tej tabelce będzie napisała na przykład akcja, interakcje z NPC-ami, skomplikowana fabuła, nie wiem, walki, tak? I każdy z graczy dostaje taką tabelkę. Każdy gracz dostaje pulę 100 punktów i rozdziela się tak. I on wpisuje na akcję 50 punktów, bo jeden będzie akcja, na interakcję z NPC-ami 12 punktów, albo 15, bo w sumie nie lubi grać z NPC-ami, bo do tego wkurza, na pościgi 30 punktów. Jak ty wybierzesz wszystkich graczy takie ankietki, to ci wychodzi, że weź tą swoją kampanię historyczną, wrzuć do kosza, bo oni w ogóle tego nie chcą, bo oni chcą walić się z mutantami. Tak? Ty się nie namęczysz, oni się nie nanudzą. Bo inaczej byście ciągnęli w dwóch kierunkach, tak? Przygotowanie takiej tabelki zajmie wam dobre 5 minut. Jeśli będziecie pisali bardzo wolno i pióra, tak? Chłopakom wypełnienie tej tabelki zajmie drugie 5 minut, jeśli będą bardzo kminili, jak ją wypełnić. I macie informację, która wam zapewni wiele, wiele fajnych sesji, bo się dogadacie o swoją kurs, tak? Druga bardzo ważna zabawa pomiędzy graczem a mistrzem gry to jest to, żebyś ty jako mistrz gry wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że gracz, który przyszedł na sesję z jakąś swoją postacią, to tą postacią nie ma tak, że wziął podręcznik gracza, a i się będę grał tym, i wylosował sobie jakąś postać, tak? I gra, i w sumie go to psi, co koniec Szymon gra. Tylko to jest kolor, który gracz siedział w domu, przeglądał podręcznik do tej gry i w końcu, yes, chce grać najemnik, to będzie zajebiste. Wziął sobie tam najemnik, wymyślił sobie imię tej postaci, potem spędził pewnie 2 godziny, myślałem, z jakiej ta postać będzie miała skillę, dał sobie na maksa, że zręczność na maksa i budowa na maksa i oburęczność jeszcze, i tam sobie wymyślił, że jeszcze będzie jakieś takie przewrotki, jeszcze sobie wpisał cechę specjalną, atak zaskoczenia i coś jeszcze, tak jest? Facet spędził masę czasu, wymyślał z tą postać, jest mega niepodjarany. I on marzy, że przyjdzie z tą postacią i będzie tych mutantów woił, tak jest? Twoim obowiązkiem jako mistrza gry jest sobie wybrać tą fukę, że chcesz dawać kumplom radę, tak? Bo na tym polega zabawa mistrza gry. Jest. Przyjąć to do wiadomości, że twój kumpel Krzychu chce grać najemnikiem i chce oburęcznie mordować ludzi. Bo on spędził ileś czasu w domu, taką postę przygotowując. Kolo spędził ileś czasu, robiąc sobie niedziałka o super zręczności, to on ma na tej sesji to dostać, tak? Czajmy to tak? Tak? Robimy sesję dla graczy, a nie dla siebie. Jakkolwiek to jest przykre, bo my też sobie się fajnie bawić, tak? Ale tych czterech gości nam dało postacie i oni tymi postaciami chcą się sprawdzić. Więc... Tak jak mówię, jeśli gracz wam wywali 2 strony historii postaci, to wy tego nie zapamiętacie niż czarka. Ale z tej karty postaci wynotowujecie to, na co on dał najwięcej punktów. Bo tylko to nas interesuje. Tylko to, co jest dla niego najważniejsze, to co zapamiętujemy. Bo mamy 4 gracze, wszystkim nie pamiętamy, tak jest? Ale to sugeruje, że płaszczyzna fabularna postaci gracza jest mniej ważna od koksu, który wpadł. To nawet nie tyle ważna. Możemy się założyć na przykład o tym barka i rozwiążemy ten zakład na Brojkonie za przyszłym roku, jako taką próbę. Jeśli masz takich graczy, którzy dają ci takie długie opisy postaci, albo ty może dajesz w ogóle, tak może ci graczem, to możesz zrobić test i na 3. sesji, po 3 sesjach, zapytaj gracza o szczegóły z tej historii.
ciekawe, czy on to w ogóle pamięta. Czy to jest tak, że my sobie tą postać wymyślamy, gracze, tak jest, no on wymyśli, a tu mnie wtedy porwali, a potem mają zajebisty, w ogóle jestem tutaj, mnie znają, a tu mam takiego strojka, tutaj coś tam wymyślają, a potem grają, że zają tych mutantów, robią różne inne rzeczy i wspominają, to nie gra, tak? To jest historia, co się działo przed przygodami. Oczywiście generalizuję, tak? Ale jeśli weźmiemy przecież tego gracza, to nie będę co tam wygryznął 2 miesiące temu tej postaci, tak jest? Natomiast to, że ma zresztą na 90 i ogóleczność, o tym pamiętam. No to się dzieje na sesjach, tak? Jest taki trik, który znaczy ma przygotować 3 wydarzenia, które były ważne i zmieniły jego życie. Czy już nawet nie, że były ważne, ojej, straciłem rodzinę, to każdy pochodzi gracza i to było dla mnie ważne. To nie. Ale wydarzenia to w ogóle zrobiły twist w jego życiorysie, tak? Czyli coś się w ogóle, że zmienił zawód, tak? Że go zmienił miejsce na mieszkanie. Czy coś się stało? Ja bym miał takie 3 węzły, to jeszcze zapamiętać. Ale to nadal takie mini 3 węzły, to 4 graczy, to jest 12 eventów, to musi zapamiętać. To jest nierealne. Żebyś o tym pamiętał, no wszystko wykorzystywał. A to, że postać Rafała jest dużym byczkiem, no my to wszyscy pamiętamy, jak teraz prowadzimy, tak jest. Idziecie ulicą, widzicie, że bramy wychodzą jakieś menty. Ale spojrzyj na postać Rafała i poczekajmy na jego. Rafałowi jest teraz dobrze. Bo on pamiętał, że pamiętałeś o tym, że on gra byczem postacią. Właśnie NPC się od niego wycofali, zajebiono, nie? Kiedy Rafał, ten duży byczek, walczy z przysłowiowymi goblinami w lesie i walczy z goblinami, wyświetli ten sam też niziołek, ten super ręczny, to bardzo fajnie będzie, jeśli się tego nauczycie. To jest trudne i nawet ja tego nie potrafię, mimo że prowadzę od lat i się mądrze o prowadzeniu, to nadal nie wszystko wychodzi, tak, na sesji. Ale próbujemy być the best, staramy się. Wypadają gobliny i mówisz, potężny goblin rzucać na ciebie z olbrzymią maczetą i czujesz, jak zawsze powie twój brzuch. To jest opis gobliny dla gracza, który gra niziołkiem. Ponieważ dla niziołka ten goblin jest przede duży i ma wielką maczetę. I nie przerywają, teraz opisuję, że Rafałowi, no widzisz tego pokrucza, tam skacze, zasła, myślę, że go tak jebiesz, bo tak z buta, to się przemyśle 3 razy, tak? To jest ten sam goblin generalnie, tak jest? Ale Rafał gra tym byczkiem, a on gra tym przerażonym niziołkiem, tak? Jeśli jesteś w stanie tak sobie tą ekipę graczy, bo to właśnie chodzi, żeby sobie tymi takimi skrótami wyobrazić, tak? Że Rafał jest byczkiem, będziesz niziołkiem, tak jest? Jeśli tam informację sobie tych chłopków wyobrazisz i dasz radę to opisywać inaczej na sesji, to oni się czują zajebiście, tak? Bo ten Rafał teraz czuje, no goblin, no proszę cię, nie? Tak? A ten niziołek, faktycznie, no, tylko ja mam walki mam 12, no, to jest mało, czekaj, to może uciekać, nie? Nie jest fajnie. Jak zaczynam kampanię, czyli wszyscy przyszły nowe postacie, tak? Zaczynamy nową zławę. Proszę, żeby gracze sobie, jak zależy jaka jest mechanika, jakakolwiek gra, ale każda gra ma tam jakieś współczynniki na przykład, tak? Przeciętna gra. Pytam. Budowa. I piszę na każdym momencie. Budowa. Kto ma najlepszą budowę? 17, 12, 11, 9. No piszemy. Na imię postaci Rafała jest najbardziej zbudowany. Zręczność. Twój jest najbardziej zręczny. Wpisujemy imię tej postaci. I lecę tak po wszystkich współczynnikach i potem tą kartkę pokazuję graczom i należy wynosić na stole. Po co? Żeby gracze wiedzieli o swoich postaciach. Tak? Żebyśmy wiedzieli, że to ty jesteś najbardziej zbudowany, ty jesteś najbardziej zręczny, ty jesteś najbardziej wygadany. Bo oni jak z sobą jeżdżą po tych trakach, to wiedzą gdzie, tak? Że nie jest gaduło, a w drugim kółce się nie mieści. A tak jak każdy z was, każdy gracz gra i ma swoją kartę postaci przed sobą, no nie patrzą gracze po swoich kartach postaci, tak? Nie ma takiego zwyczaju, tak? Jest ważne, żeby była na środku karta postaci jedna taka zespołu, która pisze. Najsilniejszy jest barbarzyńca, tak? Jest na mojej zresztą niziołek i to mamy wojownika, to mocną kartę, tak? I oni wszyscy wiedzą. Jak przyszedł do czegoś, trzeba gadać z jakąś kaszmarką, to no, zwykle do niej zagadę jakiś też nocek, nie? I wysłałem niziołka, bo wiedzą, że ma tam dużą charyzmę, nie? A nie myślą tam kogoś innego. Przechodzimy do problemu, który generalnie moim zdaniem jest nierozwiązywalny. Ja go tutaj staram się rozwiązywać i staram się przez lata. Misja jest trudna, ale opowiem sobie. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale moje doświadczenia w tej sprawie są następujące. Gracze nie wiedzą nic, albo prawie nic na temat postaci innych graczy. Trikiem do zmienienia tego jest technika ogniska, o której tutaj opisywałem, natomiast ta technika ogniska jest piekielnie trudna, żeby to w ogóle wszystko zadziało. Ale polecam, próbujcie. Uważam, że warto. Technika ogniska polega na tym, że podczas każdej sesji jest moment, kiedy w końcu się nic nie dzieje. Czy to goście wjechali do gospody, czy właśnie robią obozowisko na otwartym polu, czy właśnie jakiś hrabią gości, whatever. Tak jest moment, kiedy akcja jest to. Można to zrobić po ludzku, czyli powiedzieć, okej, budzicie się rano, tak, bo nic się nie wydarzyło. Albo można zrobić spowalnić technikę ogniska stosować. Prawda na tym, że spowalniacie akcję
i zaczęcie bardzo dokładnie pisać, co się dzieje. Już tam jakiś nazwier poszedł po drewno i będzie teraz rozpalał ognisko. Tam jakiś rufus właśnie wrzucił tam do garnka wody, nalał, wrzucił tam jakiegoś królika. Zaczęcie pięknie dokładnie pisać, co się dzieje na obozowisku. I albo mówicie to ofert graczom wprost, albo im to sugerujecie. Słuchajcie, chłopaki, jest teraz wolny akcji, po prostu podgrywacie sobie postaci, pogadajcie. Przez kilka chwil nie będzie żadnej akcji, tylko po prostu pożymy drużynę. Tak jest? Do czego to służy? Do czego to służy, żeby ten zabójca troli zaczął opowiadać i mógł się wtedy pochwalić tymi trzema stronami, które nas w ogóle nie interesują, a to sobie jednak wymyśli, tak? I on wtedy powie, że słuchajcie, sobie to wam jeszcze nigdy nie mówiłem, ale w młodości, zanim mnie stamtąd wybrali, byłem mistrzem mojego miasta w judo. I wszyscy gracze. Mistrz judo, krasnolud. Tak, zabójca troli, okazuje się, że i zaczął opowiadać, że były turnieje, jeździł jakaś reprezentacja, wybywali puchary. Jakiś kosmiczny, zdupy pomysł tak naprawdę, ale on sobie to gdzieś tam wymyślił, to nigdy w życiu nie miał wam szans o tym w ogóle powiedzieć, tak? Bo wie, że to do niszczarki, bo go wysłuchał mnie, gracze go tego rocznie nie widzieli i on wymyślił jakąś masę fajnych pomysłów na swoją postać i nie miał nigdy okazji tego powiedzieć. Robimy ognisko, spowolnienie akcji, niech on nam opowie. Nagle się okazuje, przykłady z moich sesji, że elf nagle wypala tekstem, że po prostu wszystkim oczy włożą zrobi, że tak naprawdę to on wyleciał ze swojej wioski i jest wygnany, ponieważ brał udział w rebelii przeciwko księciu elfickiemu, który tam w tamtej okolicy działał. No i ci rebelianci niestety nie dali rady i księciu wygrał i musiał uciekać. Dlatego jest nazwany turnik i błądzi postawi się. I wiesz, wszyscy gracze mieli taki motyw, że no to jest wiadomo, elficki charakter dobry plus, tak jest zresztą 70, tyle nie wiem. A nagle się okazuje, że to jest jakiś rewolucjonista, który był jakieś przewały w księstwie, my go wygnali, jeszcze ten gość ma jakiś background w ogóle, tak? Możemy o nim pogadać. Robicie dla graczy formularz, nie dla każdego gracza statu, tylko dla drużyny. Że mają to wspólnie wypełnić. Oni się to mogą wypełnić na poprzez dadu, tak jest, albo się spotkałem kiedyś i tam jest napisane. Od kiedy mamy przesranę? Kto nas ściga? Co zawaliliśmy? Czy jest taka szansa, żebyśmy z tego wyszli? Tak? To są twoje pytania, jakie zdajesz. Czyli tam sobie piszą. Dlaczego mamy przesranę? Ponieważ kupiliśmy broń, którą mieliśmy sprzedać na lewym rynku i się okazało, że broń jest zarzewiała, tak nie działająca. Jak bardzo mamy przesranę? No, mamy przesranę bardzo, ponieważ kupiliśmy kasę od Arasaki i mafiozów japońskich. Ile mamy czasu? Dziękuję. Ile mamy czasu na wykraskanie się z kłopotów? I gracze piszą, no 48 godzin, 60 godzin Arasaka zrobi nam tutaj garaż. Trudno być może wam to uwierzyć, ale gracze uwielbiają władować się w wielkie bagno i potem jest satysfakcja z tego bagno, czy się wyjść. Czyli generalnie prosisz graczy, żeby sobie sami zaproponowali, w co wdepnęli, to dostajesz generalnie od nich i mówisz, dodajesz drugie tyle i możesz prowadzić sesję. Drugi tryk związany z wykorzystywaniem graczy, ich pomysłów, bo to tryk jest taki. Gracze zazwyczaj jest czterech, a ty jesteś jeden. Nawet jak jesteś tak genialny jak ja, to nadal oni są genialniejsi. Mają cztery mózgi. Trik, który opisał John Wick w jakiejś tam grze, chyba House of the Blooded, i czy to jest jego trik, czy on to zgadza z kogoś innego, to nie wiem. Także ja to za nim przekazuję, a wy przekazujcie ze mną, a potem ktoś za wami przekazywał. To znaczy, jak się sesja skończyła, już włączacie światło, ok, no to już się skończyło, tam wszyscy chowałem kartę postaci i mówicie do graczy, no i jak myślicie, a co tak naprawdę tam się wydarzyło? No i gracze wam mówią, co podejrzewają, co tam się wydarzyło. Możecie być pewni, że oni mają coraz bardziej skomplikowane podejrzenia niż wasza intryga, ponieważ oni myślą z 15 dynami dodatkowymi. No i macie pomysł na pełną przygodę za tydzień, tak? Oni wam ją napisali w tym momencie. Technika włożenie kart na stół. To działa tak. Gracze właśnie dostali zlecenie, że mają złapać banitów w mieście, od lokalnego bataszki. Siedzą w knajpie i knują. Gracze wiadomo, że knują, to mi może zająć 3 godziny, będą się kłócili, jak to zrobić, jak tego robi chudekniejszego złapać. Gadają, nagle widzą, otwierają się drzwi, wchodzi lupencja, przysiada się do was i pyta, to wy jesteście tymi gośćmi, co planują robi chuda? Nie, a o co chodzi? Nie? Gracze się wściekają, on mówi, no bo ja się na niego pracuję, właśnie mnie wkurwił i w sumie wam pokażę, gdzie ten pan mieszka. What? I w jednym triku, całe ich planowanie, jak go wytropić, jak go znaleźć, co zrobić, po prostu wziąłeś to, wbawiłeś do kosza i zmieniłeś fabułę na odpowiednie tory. A czy teraz gracze przez 3 godziny myśleli, czy na nas rana, czy na nas puszcza, czy jest jakiś trik, o co chodzi, co się dzieje, nie? Zupełnie na fabułę. Tak jest? Czyli bierzemy informacje, które gracze potrzebują, jak się myślimy, jak je zdobyć,
wrzucamy mnie na stół i gracze przejmują nas, kurwa, coś tu nie gra, nie? Teraz, co teraz robimy, nie? Coś tu nie dzieje. Pierwszy Ben zawsze kłamie, tak jest. Czyli przychodzi dentyst z jakiegoś gracza i mówi, że słuchajcie, jest taka sprawa, skradziono mi dywany w moim mieście w Nuln, jestem tutaj kolekcjonerem dywanów, mam tutaj takie poszlaki, że te dywany wyjechały na północ w kierunku Waldorfu, płacę wam 200 złotych koron, jak wypadniecie tą karawanę i odbijecie te dywany. No to gracz, okej, 200 koron, ale 100 razy z góry, okej, okay, 100 pasa z góry. No to jedziemy kopać ludzi i dywanów. Ruszają na trakt, gonią gościa. Oczywiście są postawieni nie ukradł dywanów, tylko on właśnie do dywanek chce wziąć ukraść kupcowi, tak? Więc zostali właśnie władowani na pewne karawany, ponieważ pierwsze NPC zawsze kłamie. Gracze dostają misję, że mają wykilować złego czarnoksiężnika w Waldorfie. Tak, są dobrze, dostają docenia od kapłanów Sigmara. Udaje ci się do tego pana, będzie zły, zakon Sigmara będzie wam. No, gracze, prawda, jestem najemnik, dwa ataki, prawda, w turze. Idziemy nasłuchać tego gościa. Gracze się ustawiają, że tu napadniemy jutro wieczorem, to raczej się drinkniemy. Idą do gospody na drinka. Wchodzi pan, to jest ten pan, który mieli zabić, czarnoksiężnik. Dzień dobry, przyszedłem do was, mam taką sprawę. Mamy go teraz zabić, jeszcze teraz niech mówi. Nie mówi. No, w zasadzie to coś tam, ale zły kapłan Sigmara mnie wrabia w taką sprawę i właśnie doszło sztuki, że wnęł kogoś, żeby mnie atakować. I słyszałem, że przyjechacie, chciałbym odpowiedzieć 200 koron, jakbyście mnie chronili przed tą grupą, bo na mnie poluje. What the fuck? O co chodzi? Zazwyczaj przeciętna sesja RPG podejrzewam, że rozgrywa się w pokoju mistrza gry, w domu, tak? Gracie w mieszkaniu, na chacie u jednego gracza, czasem gra się w klubach, ale granie jest jakieś mieszkanko. I w tym mieszkanku stoi pewnie laptop, stoi biblioteczka z książkami, być może macie telewizor w pokoju, być może macie łóżko w pokoju, być może macie, nie wiem, lata Britney Spears, nie podejrzewam, no jakieś tam dziwne rzeczy są, prawda? W pokoju. A jak jest sesja, to chcemy, żeby się gracze skupili na sesji, a nie na Britney Spears czy na laptopie. Dlatego przygotowanie miejsca, w moim odczuciu, tak, w moim jako mistrza gry, jest bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo proste. Tutaj jest masa różnych trików, które możemy wykorzystać. Po pierwsze, stół, przy którym gramy, zakrywamy obrusem. Jest to takie nic, ale jeśli weźmiesz obrus bordowy i grasz właśnie sesję inkwizycji, to ta bordowa tkanina będzie na sesji działa super pięknie. A jeśli grasz w dzikich polach, to zrywasz zasłonę w domu mamie, ona się wkurzy prawdopodobnie, ale zasłony mają fajne wzory, więc robicie taki wzorzasty obrus, na to stawiacie kufle z cepeli i jest wysiada. A jak gracie ze wkutulu, to zamiast obrusu rzucacie na stół dużo gazet wyborczych, żeby były czarno-białe czasopisma, a no nie muszą być z epoki, ale sobie robią tu, tak? Są tam sobie leczą. To kosztuje trudu tyle, co nic, i to jest takie niby nic, ale to jest taka minimalna cegiełka, która sprawia, że gracze się lepiej wczują w klimat sesji. Jeśli gramy w tym pokoju, to możemy zrobić tak, że kupić na ciuchach, w każdym razie w Polsce ciucholądy. Jemy do takiego ciucholądu, kupimy 2 kg zasłon różnych, dziwnych, najlepiej ciemnych. I na tej biblioteczce z książkami, która by mogła graczy dekoncentrować, u góry kwiatkami przywalamy zasłony i tam jest czarna ściana. Na ścianie drugiej, na regale, na szafie, na ubrania wieszamy czarną zasłonę. Jak wgasisz światło i postawisz tą symboliczną świeczkę, to gracze mają stół z fajnym obrusem, mają źródło światła, wokół tego się skupiają, a wokół jest ciemno, bo jest czarny szmat i nie ma tam żadnych dziwnych rzeczy. To wszystko to są bardzo drobne rzeczy, ale cegiełka do cegiełki sprawia, że oni łatwiej się wczują w postać, łatwiej się wczują w klimat, łatwiej będzie się grało, ponieważ zmienił się twój zwyczajny pokój w coś fajnego. Co więcej, ponieważ prawdopodobnie gracie w ten pokój co tydzień. Tak to znaczy wygląda, że gracie w każdy piątek albo każdą sobotę. Jeśli na stole się pojawi znowu ten sam obrus i znowu zasłonisz te regały, a jeśli na przykład będziesz tak zawiętym wariatem jak ja, jak prowadzę na przykład monastyr i kupię sobie w antykwariacie stare książki w twardych oprawach, nieważne czy te książki są, ale wyglądają stare i fajnie. I przywalisz przed sobą, jako mistrzowym gry, takie księgi stare i tu jest ta świeczka, są te stare księgi w twardych oprawach, gdzie jest ten taki fajny obrus purpurowy, a wokół są czarne szmaty, to pierwsze jest zajebisty klimat, a po drugie co za tydzień, jak chłopaki przyjdą, będzie to samo, tym się będzie wspominała ta ostatnia sesja, że była zajebista, tak, i fajny był klimat. A jak przyjdą za tydzień i znowu to będzie, to będą tak, to jest nasz pokój do gier, tak, to przez moment nie jest pokój Krzyśka czy Ryśka, tylko to jest nasza sesja RPG.
A jakbyś kiedyś poprowadził bestię książek, to bym czyli chłopka, ale hej, kupimy, hej, daj te książki, tak? Gramy Warhammera, muszę mieć stare księgi na stole. Możemy robić inny deal. Bierzemy coś takiego jak świeczuszki do podgrzewania herbaty, wszyscy je znacie, tak jest. Wprowadza się graczy do jaskiń, odpalacie te świeczuszki. Pierwsze, aby mu sprawdzić, ile taka świeczuszka się pali. Z różnych doświadczeń wynika, że taka świeczuszka się pali około tam godzinki. Ale to sobie warto w domu sprawdzić. Jak kupiliście na przykład 20, to sobie przetestujcie. Jak macie zaplanowany finał przygody, to na godzinę 19, tak? Bo sobie zobaczycie, jak na przykład kończycie grać i wtedy całe jaskinie się mają zapalić, to odpalacie te świeczuszki o godzinie 18. I kiedy te świeczuszki zaczną się dopalać, one się będą dopalały, nie zgasną nagle na raz, tylko będą się z kilkoma minutami różnicami się gasiły, tak? Jak zgaśnie pierwsza świeczuszka, to mówicie graczom, że właśnie się jaskinia zaczyna sypać i jakiś gumas spadł. Graczom to się nie podoba, ale się nie skumali. A jak zgaśnie druga świeczuszka i właśnie im się zawali wejście przed nosem, to skumają. I zobaczą, że powstały pięć świeczuszek, zajebiście skwierczy i zaraz się zgaśnie. Tak, te wszystkie triki, one nie udźwigną przygody. Ale jak coś takiego zrobicie, jest fajna przygoda i przez te 3-4 godziny nabudujecie emocje, to ten finał z tymi pieprzonymi gasnącymi świeczuszkami będzie tak, że będą do końca życia. Bo oni będą wiedzieli, że sesji zostało tyle, że tych świeczuszek, jak nie wypieprzą sobie jaskiń, to w nich zostaną, bo te świeczki właśnie na ich oczach gasną. Takie rzeczy mają robić. Motyw muzyczny. I teraz tak, motywy muzyczne, tam mówię, że motyw muzyczny do drużyny graczy, motyw muzyczny do gracza, natomiast bardzo fajny jest motyw muzyczny do złego NPC-a. Czyli mamy jednego takiego szwas charaktera, który gdzieś tam coś tam cały czas robi za plecami graczy, on gdzieś tam się pojawia, tak prawie już go dopadnie, odjeżdża. Za każdym razem, kiedy się pojawia na horyzoncie gdzieś, przepraszam, to puszczasz MP3, która jest z nim związana, tak jest? I w końcu w momencie sesji jest taki motyw, że gracze wchodzą do jakiegoś opuszczonego budynku i nie wiedzą, co tam dokładnie jest, bo trochę im się plany porąbały i są trochę zagubieni. I w tylko, że tą MP3 z tym NPC-em, tego trwa z charakterem, i tam nie mają tam dojściowskiej kasy. Nie wiedzą, że ten gościu w tym budynku tam jest, tak? Bo od ostatnich dwóch sesji zawsze jak się pojawił, to puszczać tą planą MP3. I to są teraz ruszyła i oni są w tym budynku i nie wiedzą do końca, co się dzieje i wiedzą, że coś nie tak. Prosty trik do zastosowania, tak jest i działa. To są wszystko takie podbicie emocji. Kraven mówi, żeby znaleźć utwór w dwóch aranżacjach. Czyli mamy podstawowy utwór jakiś, tak, który sobie, ten, który będzie leciał i nagle w tym takim finale włączasz go, ten sam utwór na przykład na gitarę, tak, albo tylko na fortepian. Czyli dlaczego? Humory to są te nutki, to jest ten utwór, ale znaczy ja zagrałem, coś tu inaczej gra, coś tu i nie gra, tak? I gracz nam lecą, bo co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, tak, emocje. Prosty trik, tak? Bierzemy utwór w dwóch aranżacjach i mieszamy leczą głowę. Z YouTube, na YouTube'a wszedłem i szukałem odgłosów wystrzału muszkietu. Jak tam wpiszemy muszkiet, to tam w końcu się znajdzie, że wystrzał muszkietu. W darmowym programie z internetu wziąłem to sobie, wyciąłem tak, żeby sam ten wystrzał. Potem to dograłem do normalnej muzyki, którą puszczę na sesji monasteru. I lecimy sobie. I gracze są u hrabiego, gadają. Tam sobie muzyczka w tle, muzyczka sobie gada. On tam o czegoś ich przekonuje. I nagle jedno po prostu z głośników bucha wystrzał muszkietu, tak jest? Nic tam nie klikałem, nic nie przełączyłem, bo to było podłączone do normalnej muzyczki, która leciała w tle. My sobie gadamy, nagle pfff. Ja no i odgrywam wylitanie tego hrabiego, który słyszy, że z oknem coś ten i wstaje. I gracze, oh fuck, i lecą, tak? Co się wydarzyło? Jak zaczynasz przygodę, bardzo ważne jest, żebyś zrobił zawsze, powiedział jeszcze raz o postaciach graczy. To jest ten tylko, o którym mówiłem w tym podleśniku, że gracze nie pamiętają, kim ten Jurek gra, gracz pamięta, że on sam gra elfem zwiadowcą i wie, że tamten grał chyba jakiś kasnutek. I ty o tym goście pamiętasz. Więc jeszcze raz trzeba powiedzieć. Idziecie przez ten las, Grundbar jak zwykle narzeka, siorpie mu z nosa, bo się chyba przeziębił, w dodatku wczoraj w gówno i do dzisiaj się z niego śmiecie. I gracze już są wprowadzeni w przód, już wiedzą, że faktycznie Rafał gra tym Grumborem, on jest drzemliwy i faktycznie mamy się pech. Kosztowało cię to jedno zdanie, ale ustawiłeś, że już Grumbor, to już się czuje, że o nim pamiętasz, oni wiedzą, że gra Grumbor i lecisz. Tymczasem tam jakiś Nazir wypatrzył jakąś wieżynę i poleciał mordować królika. Wszyscy wiedzą, że faktycznie Nazir grał zwiadowcą i on faktycznie jest taki dość niezależny. Musi to powiedzieć na sesji, żeby przypomnieć graczom, że kto jest w drużynie, dwa słowa o jego charakterze, co się dzieje w ogóle, tak jest?
Warto powiedzieć, jaka jest pogoda. To zajebiście ustawia przygodę. Wszyscy często o tym zapominamy, że pogoda może być przeróżna. Dzisiaj jest ładne słońce, a wczoraj piździało, a w ogóle to mamy niby wiosnę, niby lato, jeszcze może padać deszcz, tak jest? A w przeciętnej sesji RPG przygoda jest jaka? No albo leje, kiedy jest dark fantasy, albo jest normalnie, kiedy jest high fantasy. I nie ma nic innego. Powiedzieć, tak, że jakoś zacina zimny wiatr jakoś po kołnierzu, albo właśnie, że siąpi, albo że chyba wyjdzie słońce, ale chmury jakieś takie ciężkie. Już się inaczej wyobrażam, czy on ma właśnie postawiony kołnierz, czy nie ma, czy jest w tym kapturze, czy nie jest w tym kapturze. Ludzie mi jakieś pomocy, bo na początku sobie wyobraził, kto tu jest, jaka jest pogoda, co się dzieje, i potem jest wprowadzać przygodę, tak jest, że jedziecie traktem, jedziecie do Aldorfu, macie takie zdanie i dalej, bla. Ale ten początek jest bardzo ważny. Moi drodzy, minęła godzina, nie powiedziałem w ogóle wszystkiego, co chciałem powiedzieć, ale to było oczywiste. Polecam wam te podręczniki, ponieważ naprawdę... Po pierwsze jest tu kupa trików, po drugie jesteście mistrzami gry, czyli tak wyniknęło z naszej ankietki na początku, co oznacza, że lubicie prowadzić, a jak lubicie prowadzić, to znaczy, że lubicie w ogóle grę RPG, to znaczy, że przyszedacie z przyjemnością. Znaczy tak jak sobie idziecie do księgarni, na przykład kupujecie książkę Sapkowskiego, albo kupujecie książkę Kresa, albo jakąkolwiek inną literaturę kupicie, żeby spędzić miło czas, nawet jeśli uznacie wszystkie pomysły Matiego za debilne, albo wszystkie moje pomysły za debilne, przykro mi, to nadal spędzicie miło czas. Tak po prostu, tak? Bo to jest lektura RPG. RPG jest naszą pasją, naszą hobby. Ja się tym strasznie kręcę i jestem już bardzo usiejący, a wciąż prowadzę i się strasznie tym jaram. I z tymi trikami się można zgadzać lub nie zgadzać. Część wam przypasowała z plakatami lub nie przypasowała. Być może bycie grali za Bossa, albo nie, albo znaczy za farmazony. A nadal jest to po prostu czytanie RPG. Naszej pasji, tak? Dziękuję bardzo. Ja wiem, że ja gram krasnoludem, zabójcą troli, że mam potężny topór, oburęczność i byłem wygnany z Karak, ponieważ popiłem się i po pijaku zbywałem się na jakąś kobietę. I wiem, że Wojtek gra elfim zjadowcą i że Krzysiek gra barbarzyńcą. I więcej o ich postaciach nie wiem. Zajebisty, bo to nie tylko się nagrało, ale to było teraz coś.